Pani Krystyna Ustelak. Zapraszamy Panią Krysię. Agnieszka Nazimek. Patrycja Dorowa. Marysia Gajewska. Tak, zapraszamy wszystkich. Pierwsza edycja, czyli ta grupa mediatorów, która przygotowała ten dzisiejszy kongres pod względem merytorycznym, jest z nami obecna. Zapraszamy tutaj Państwa. Przyjrzyjcie się, to są nauczyciele w szkołach, pracujący w swoich szkołach, którzy są przygotowani do pomagania uczniom, nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu ich konfliktów. Chcę jeszcze dodatkowo podkreślić podziękowanie w ogóle dla miasta Ostrzyce, które gości mediator już od 2 lat i tam mamy taką mekkę, w której spotykamy się i kształcimy mediatorów. Wielkie brawa jeszcze raz dla mediatorów. Mediatorów mamy ponad 70. Na Podkarpaciu w 70 polskich szkołach pracują profesjonalni mediatorzy. To znowu jest powód dumy. W żadnym województwie w Polsce nie osiągnięto tak wysokiego, dobrego wskaźnika. Przechodzimy do mediatorów. Koordynator mediacji rówieśniczej. A wydziałowie grupy mediatorów potrzebne są nauczyciele, którzy organizują te grupy. Dzisiaj jest szansa z udziałem pani Anny Wicek, prezesa zarządu Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji, pani Monicy Korzuchowskiej do IDO, przeprowadzenia takich warsztatów, abyście zaplanowali swoje działania jako grupy mediatorów na najbliższy rok i przygotowali również ten kongres, który my dorośli postaramy pod względem organizacyjnym przygotować. Bardzo proszę. Zapraszamy panią Halinę Mianowską, Justynę Haligowską, Beatę Prokop i panią Elżbietę Ochap. To są nauczyciele, którzy pracują z uczniami, przygotowując warsztaty, przygotowując kluby mediatorów i oni tworzą warunki dlatego, żebyście wy jako młodzi ludzie mogli teraz budować sobie tożsamość swoich klubów. Przygotowaliśmy te warsztaty tak, abyście mogli spełniać swoje marzenia. Po to są kluby mediatorów, aby dumni mediatorzy rówieśniczy mogli spełniać swoje marzenia, pomysły w obszarach, które was najbardziej interesują, a budują zaufanie społeczne. Przechodzimy teraz do mediatorów rówieśniczy i to jest kategoria najważniejsza. Drodzy Państwo, mediatorzy rówieśniczy Sternik Porozumienia są to uczniowie, którzy zasłużyli sobie pracują na takim polu mediacyjnym, ale zasłużyli sobie tym, że przygotowali albo dzisiejszą symulację mediacji, albo ubiegłoroczną symulację mediacji, albo nakręcili film. I ten film jest dostępny na różnych portalach. Zapraszamy uczniów ze szkoły podstawowej, ze zespołu szkół w Jasionce. I to jest Marcin Kulik, Kamil Potrzyła, Dominika Wir i Bartłomiej Grasz. Kolejna szkoła to jest Dońca Dolna. Uczniowie przygotowali prezentację na dzisiejszy kongres. Zapraszamy uczniów, zapraszamy panią opiekun, panią Barbarę Prokop. Beatę Prokop. Patryk Marciniec, Zuzanna Kozek, Nina Nurzyńska i Bartłomiej Grawiec. Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Kolbuszowej i opiekuna panią Halinę Mianowską. Pani Halina Mianowska jest związana z... Agata Kwaśnik,
Jakub Piórek, Bartłomiej Ungiert i Martyna Skowrońska. Ta grupa przygotowała pierwszy film w zeszłym roku prezentowany w obecności pani kurator mediacji leśniczych i udowodniła, że są młodzi ludzie, nie mają żadnego problemu na przeniesieniu mediacji, to dla nich bardzo proste, prawda? Że mediacje są proste? Proszę Państwa, oni otrzymali znaczki z tego porozumienia. Stanów porozumienia to mediator leśniczy, podróżnik od kapitanów konfliktu, to są osoby, które potrafią panować nad swoim konfliktami. A stronnicy porozumienia to już są profesjonalni mediatorzy leśniczy. Jeszcze raz bardzo gratuluję, liczę na naszą współpracę w przyszłości, że pomożecie nam przygotować konflikt mediatorów, tak do tego nie ściskam na sobie. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przygotowane miejsce, żeby nie tracić czasu. Zapraszamy mediatorów do prezentacji. Teraz jest czas, żeby będzie mogła zobaczyć, jakie są efekty naszej pracy, a potem wspólnie jeszcze popracujemy efektywnie, podzielimy się na grupy. Nasz plan jest taki, że ten czas, który teraz będzie dla Was na przedstawienie efektu Waszej pracy, jest przygotowaniem do... Po przerwie podzielimy się na grupy, które będą pracowały dwie grupy młodzieży, czyli podzielimy Was na dwie grupy. Jedna będzie pracowała z panią Anią Ficek. Pokaż ją, proszę. Chodzi o to, pani Anna Ficek jest prezesem zarządu Fundacji Regionalnej Centrum Mediacji, była w naszych szkołach. Jest jednym z tych trenerów, która prowadzi warsztat na temat mediacji leśniczych. Więc mieliście okazję ją poznać. Na YouTubie widać fajne filmiki się pojawiają i dużo zdjęć z tych warsztatów. One pokazują, jak naprawdę inaczej i fajnie się pracuje z młodzieżą, jak młodzież łatwo łapie cały ten klimat. Natomiast chcę powiedzieć, że mamy w naszym gronie również mediatora z pogotowia mediacyjnego z Wrocławia. Michała, pokaż Michale. Przyjrzyjcie się, to jest pogotowie mediacyjne z Wrocławia. Tam realizowany jest program holenderski dotyczący mediacji rówieśniczych. My realizujemy program amerykański przygotowany do polskich realiów. Także będziemy mieli możliwość wymiany doświadczeń. Przygotujemy takie seminarium wspólne właśnie wrocławsko-rzeszowsko-krakowskie. Tam podyskutujemy, jak można udoskonalić nasze działania. I jeszcze raz chcę pokazać Monikę Korzuchowską do Elido. Monika będzie prowadziła, bo pokażesz się jeszcze raz, Monika. O, ta ładna pani.